tym zadaniu zobaczymy, jak rozwiązać zadania z nierównością. W tym konkretnym zadaniu mamy powiedzieć, która z tych nierówności lub równości jest prawdziwa. Przeczytajmy zadanie. Joanna żyje na biegunie północnym. Pewnego dnia, gdy na zewnątrz jej domu było minus 18 stopni Fahrenheita, zadzwoniła do swojej koleżanki Janet, która żyje na Alasce, i zapytała, jak zimno jest u niej. Janet powiedziała, że na zewnątrz jest minus 1,8 stopnia Fahrenheita. Pytanie, która z podanych nierówności lub równości jest prawdziwa? Zastanówmy się. Minus 18 stopni Fahrenheita to jest na pewno dużo mniej niż minus 1,8 stopni. Zatem minus 18 to będzie mniej niż minus 1,8. Zatem to będzie prawda. To jest również prawda, bo minus 18 jest mniejsze od minus 1,8 albo minus 1,8 stopnia jest większe od minus 18 stopni. To jest prawda. To mam nadzieję, że widać, że jest na pewno fałszywe, bo tu jest równość. I tu jest fałszywe, ponieważ to jest odwrotność tego. Minus 18 wcale nie jest większe. Sprawdźmy. To jest prawda. Wiecie na pewno, że w Polsce mierzymy temperaturę w stopniach Celsjusza. W Ameryce natomiast używają właśnie stopni Fahrenheita. U nas woda wrze w 100 stopniach Celsjusza, w Stanach w 212 stopniach Fahrenheita. To jest oczywiście ta sama temperatura, tylko inne jednostki. Warto wiedzieć, że są różne skale. Jest na przykład jeszcze inna skala, skala Kelvina. Przejdźmy w takim razie do kolejnego zadania. John robi makaron. Aby go zrobić, potrzebuje 1,3 kubka mąki pszennej oraz 11/16 kubka zwykłej mąki oraz wodę. Warto tutaj wiedzieć, że w Stanach kubek, czyli tak naprawdę po angielsku one cup, jeden kubek to jest 250 ml. To jest taka ich jednostka miary przydatna w zastosowaniach kuchennych. Zastanówmy się, jaką nierówność spełniają te dwie liczby. 1,3 i 11/16. 1,3 widać, że tu jest cyfra całości. 1,3 widać, że tutaj mamy całość i ułamek, a to jest mniej niż całość. Zatem na pewno 1,3 musi być większe od 11/16. Przejdźmy dalej. O, tutaj mamy ciekawe zadanie. Najwyższy punkt na Ziemi, Mount Everest, ma 8,4 km wysokości. Drugi najwyższy punkt na Ziemi, K2, ma 8,2 km. Jaką nierówność można ułożyć z podanych tutaj wysokości? 8,2, 8,4. Czy coś jest mniejsze, większe bądź równe? 8,2 to jest na pewno mniej niż 8,4, tak? 8,2 jest mniejsze. Co prawda całości są takie same, ale 2/5 to jest zdecydowanie mniej niż 4/5. Zatem Mount Everest jest wyższy. Zaznaczmy. W porządku. Skończyliśmy. Zapraszam do wykonania ćwiczeń na stronie Khan Academy.